Radio Wnet, www.wnet.fm. Godzina 7.38, to jest poranek Wnet. Antoni Opaliński, cały czas komentujemy wyniki wyborów samorządowych, cały czas zastanawiamy się, co dalej będzie z polską samorządnością, z polskimi miastami, z polskimi województwami. Z Galicji wracamy na Mazowsze, w studiu pan Janusz Sujecki, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek, który o Warszawie wie prawie wszystko. No ale cóż, spodziewaliśmy się, że jednak druga tura będzie, a tymczasem już wiemy, kto będzie prezydentem Warszawy. Tak, rzeczywiście. Trzeba powiedzieć, że w moim przekonaniu, ja mam takie wrażenie, Patryk Jaki coś przegapił w tej kampanii. Znaczy jego program był taki, powiedziałbym, ultranowolewicowy, bo my w tej kampanii ciągle słyszeliśmy o futuryzmie, nowoczesności, postępie. Gdzieś w tej kampanii zagubiła się kwestia ratowania dziedzictwa materialnego Warszawy, która jest bardzo ważna, ratowania tożsamości Warszawy, która jest zagrożona, sfera kultury. I stało się coś takiego, że ja mam takie wrażenie, że Patryk Jaki troszeczkę wpadł w pułapkę polegającą na tym, że elektorat, który chciał pozyskać, i tak go się bał, w związku z czym wolał wybrać i głosować na Trzaskowskiego, natomiast skutecznie odciął się w ten sposób i odizolował od tak zwanego protożsamościowego elektoratu warszawskiego, który mocno by się, podejrzewam, zmobilizował, gdyby bardzo wyraźnie w tej kampanii wybrzmiała odbudowa Pałacu Saskiego i Brilla i nie było tak, że to Jacek Sasin mówił, że Patryk Jaki niewątpliwie jest zwolennikiem odbudowy Pałacu Saskiego, tylko sam Patryk Jaki by nam to oficjalnie powiedział. No i gdybyśmy słyszeli rzeczywiście deklaracje dotyczące powstrzymania tej nowolewicowej ofensywy, która jest po prostu ofensywą antymiejską, tak poza wszystkim. Nawet jeżeli nie będziemy się wdawali w jakieś subtelności ideologiczne i rozważania, to działania typu robimy unerwy, robimy szpalery drzew zasłaniające osi widokowe i zabytki w Warszawie, sadzimy kalafior w Alejach Ujazdowskich, to są działania po prostu symbolicznie skierowane, czego nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę, symbolicznie skierowane przeciwko cywilizacji miejskiej i pokazujące w jakimś sensie taki rodzaj już triumfu nad tradycją miejską i cywilizacją miejską. No właśnie, bo tak, bo ruszyły do wyborów te tłumy z różnych takich nowolewicowych, mówiąc tutaj pana językiem, dzielnic, natomiast ta warszawska Praga jakoś do wyborów tak masowo nie ruszyła, żeby aż były kolejki przed lokalami. No właśnie, ja myślę, obawiam się, że to jest między innymi efekt. Dobrze, że dobrze wspomnieliśmy tutaj o Pradze, ponieważ w tej chwili no, możemy snuć pewne przypuszczenia. Trudno oceniać, skoro to jest początek dopiero i jeszcze Rafał Trzaskowski nic nie zrobił, więc niezależnie od prawda tego, że ja należałem do grupy publicystów, która parę tygodni temu głosiła, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to po prostu mamy następną kadencję Hanny Gronkiewicz-Waltz, może w troszkę innym wydaniu. Jeżeli nic się nie zmieni, nie znajdą jakieś nowe, nieprzewidziane okoliczności, to tak to będzie wyglądało, czyli będziemy mieli po prostu czystą kontynuację. A jeżeli tak będzie, no to nie będziemy mieli rewitalizacji Pragi Północ dalej po prostu. Dlatego, że ja chcę przypomnieć, że jeżeli przez 11 lat nie zrobiono nic w tym kierunku, przypominam, że 4 kamienice przez 11 lat odremontowano, więc to jest w ogóle coś śmiesznego w takiej skali. I przypomnę, że w tym czasie przez Warszawę przelał się ocean środków materialnych, pieniędzy, więc jeżeli dalej gnije Brzeska, dalej gnije Wileńska, Stalowa i inne ulice, no to tylko dlatego, że nie było politycznej woli ratowania tych obiektów i rewitalizacji tej dzielnicy, i tej politycznej woli nadal nie ma. Natomiast będą pieniądze na unerwy na Małej, zniszczenie Ząbkowskiej, mam nadzieję, że tu konserwator wojewódzki, mając dobre instrumenty prawne, to przetnie. Czyli po prostu odbierania charakteru, bo to będą działania odbierające charakter Pradze. Czyli będziemy mieli zalesianie ulic, jak ja to nazywam, zamykanie osi widokowych, tworzenie takich Disneylandów na XIX-wiecznych ulicach, scen, siedzisk, takich osiedlowych wnętrz, które zmienią po prostu oblicze Pragi. To nie będzie już XIX-wieczne miasto, to będzie jakiś taki dziwny Disneyland z wkładką zabytkową. Co dalej będzie z komisją komisją badającą sprawę reprywatyzacji warszawskiej? Pan Rabie już powiedział, że ona może się przenieść po prostu do ratusza i tam będzie sobie dalej pod życzliwym okiem pana prezydenta nowego pracować.
O, tutaj to trudno się wypowiadać. Ja raczej wolałbym się trzymać spraw związanych z dziedzictwem materialnym i zabytkami i z tą problematyką. Oczywiście sprawa reprywatyzacji i wszystkich patologii, które były z nią związane, jest bardzo ważna. Co więcej, w jakiś sposób, może nawet mocno dosyć, te wszystkie przygody, jeśli można tak nazwać, tragiczne lokatorów, mieszkańców tych kamienic, splatają się oczywiście ze sprawą ochrony zabytku, bo trudno mówić o ochronie kamienic bez lokatorów i mieszkańców. Cały czas przypominam, że ja nie mogę przeboleć, że na Ciepłej 3, poza jedną rodziną, czyli kamienica, w której urodził się ksiądz Skorupka, nikt już nie mieszka, a mieszkali tam lokatorzy no, od kilkudziesięciu lat, stanowili jakąś taką zwartą grupę identyfikującą się z tym budynkiem. Ta reprywatyzacja prowadziła po prostu do tego, i to był jeden z wymiarów, oczywiście patrzymy na krzywdę ludzi, którzy byli usuwani z mieszkań, bo to jest najdotkliwsze i nikt by nie chciał, żeby to go spotkało, ale też nie zapominajmy o tym, że to była pewna akcja o wymiarze socjologicznym, to znaczy po prostu te wspólnoty były rozbijane, ci ludzie byli wykwaterowywani, stamtąd oni byli rozpraszani i pewne grupy stanowiące tożsamości miejsca, jakby niosące w sobie pamięć o przeszłości, o charakterze tradycji miejsca, były w ten sposób przy okazji pacyfikowane i rozpraszane. No i to jest oczywiście dla miasta ogromna szkoda. Czyli uważa pan, że to nie było tylko po prostu pospolite złodziejstwo, mówiąc kolokwialnie, tak, złodziejstwo łączy się z pewną ideologią. Tak, ono się łączy z ideologią i ma pewne skutki uboczne i skutki negatywne, powiedziałbym tego, są ogromne. One są ogromne i my je jeszcze będziemy odczuwali. I jak powiedziałem, oczywiste jest to, że wszyscy zwracamy uwagę na to, na co no, oczywiście sami, jak patrzymy na siebie, nie chcielibyśmy, aby nas to spotkało. No, oczywiście mówimy o dramacie ludzi, którym ktoś wchodził do mieszkania, mówił, że mają się wynosić, albo im dawał czynsz, który pokrywał się z ich dochodami miesięcznymi na przykład, albo nawet przewyższał ich dochody miesięczne. To były rzeczy tragiczne, dramatyczne, to była patologia i z tym należało walczyć i należy walczyć. Natomiast skutki dla miasta polegające na zniszczeniu na pewnych obszarach Śródmieścia Południowego, Pragi też, nawet tutaj Śródmieścia Północnego w Warszawie, no pewnych takich enklaw tożsamościowych, gdzie ludzie mieszkali od, nie wiem, lat 40., 50. Jeśli to już były bardzo, bardzo wiekowe osoby, no bo jeśli ktoś mieszkał od lat 40., no to zwykle już dochodził do 90. teraz, ale już mówię o rodzinach po prostu tych ludzi, prawda, dzieciach, wnukach, które tam mieszkały, to były często wielopokoleniowe mieszkania i to ta dzika reprywatyzacja, to, że ludzie byli po prostu wyrzucani ze swoich mieszkań, czy też zmuszani do odejścia gdzieś do jakiegoś mieszkania socjalnego, to jest bardzo negatywne i to zostało niestety w pewnych obszarach zrealizowane w Warszawie. Dlaczego ta opowieść, która przecież była w mediach, historia o tym wszystkim, co w Warszawie się działo, nie zrobiła na mieszkańcach Warszawy wrażenia? Bo widać wyraźnie, że na Patryka Jakiego po prostu głosował ten stały elektorat prawicy, to jest to mniej więcej 30%, które na PiS albo na jakieś inne emanacje prawicy tutaj w naszym mieście i w innych dużych miastach głosuje. Dlaczego na ludziach nie zrobiło wrażenia tej historii właśnie o wyrzucanych ludziach, o wręcz śmiertelnych wypadkach, o samobójstwach, o po prostu pospolitym złodziejstwie? Czy ta Warszawa współczesna jest taka, że jej to nie interesuje, nie robi wrażenia? Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy stawiają na ekipę, którą będzie reprezentował Rafał Trzaskowski, oni są całkowicie spokojni o swoją przyszłość i oni się tego typu przygód tragicznych, potyczek z losem nie obawiają. I myślę, że to jest poza zakresem wyobraźni, bo to dla pewnych ludzi jest tak, że jeżeli mnie coś nie dotknie, to prawda, nie ma żadnych szans, żebym się wczuł w kogoś. W los czyjś, prawda? Coś, co kogoś spotkało. Natomiast ja cały czas jestem przekonany, że mobilizacja w sprawie Patryka Jakiego była możliwa. Sprawa reprywatyzacji to jest bardzo ważna rzecz, tylko to jest troszeczkę w skali miasta za mało. To jest, moim zdaniem, jest to troszkę za mało. Po prostu ilość ludzi identyfikujących się z tego typu wydarzeniami, zagrożeniami oczywiście jest spora, ale to jeszcze nie przeważa. I ja dlatego żałuję bardzo, że wśród doradców Patryka Jakiego nie pojawili się ludzie, którzy mogliby mu podpowiedzieć, że trzeba koniecznie utrzymać, pozyskać elektorat protożsamościowy warszawski, który generalnie, podejrzewam, jednak został w domu. Ja mam takie wrażenie. Albo głosował po prostu na innych kandydatów. No bo oczywiście nowoczesna dzielnica, nowoczesność,
to jest coś, co powinien głosić kandydat, budowa metra, no to jest oczywiście bardzo ważne, ale gubienie przeszłości, na której my budujemy, czyli tego fundamentu całego, prawda, na którym budujemy przyszłość miasta, to jest coś, co myślę, że no w jakiś sposób zraziło, może zraziło to za duże słowo, no ono nie wzbudziło zaufania. I myślę, że dlatego ludzie, jeżeli nie głosowali na innych kandydatów, na pewno elektorat protożsamościowy, że użyję takiego określenia, nie głosował na Rafała Trzaskowskiego, natomiast myślę, że również nie głosował na Patryka Jakiego w jakiejś części. I to jest wielka szkoda, bo to byli ludzie, no jakaś grupa ludzi dosyć duża w Warszawie. Ale sądzi pan, że to jest grupa, może tej grupy nie ma takiej po prostu, nie ma tego elektoratu protożsamościowego. Czy pan sądzi, że on gdzieś istnieje w Warszawie? Tak, on istnieje, on niewątpliwie istnieje i ja mogę mówić to nie prowadząc badań socjologicznych, bo ja mam za sobą coś, co te badania w jakimś sensie zastępuje, a może nawet jest bardziej skuteczne i daje lepsze rozpoznanie. To znaczy działalność społeczna, którą prowadzę, kierując Stowarzyszeniem Obrońcy Zabytków Warszawy, to jest taka działalność, która nie jest stereotypowa, tak jak dotychczasowe organizacje społeczne. W gruncie rzeczy nie ma wniosku do konserwatora, jeżeli on nie jest poparty jakimś ruchem petycyjnym, działalnością petycyjną wśród mieszkańców. Tak było ostatnio z Polską 27a, gdzie wprost pytaliśmy mieszkańców, czy chcą tego wpisu i zbieraliśmy podpisy i okazało się, że lokalna społeczność w większości swojej wypowiedziała się za tym, żeby oficynę związaną z rzezią Woli ratować i ją wpisać do rejestru. A taki ruch petycyjny to są rozmowy z ludźmi. I ja powiem nawet więcej. W porównaniu z okresem mojej nastoletności, a to było dosyć dawno, bo były to lata 70., ja mam wrażenie, że jest znacznie więcej młodych ludzi w wieku 16, 17, 18 lat niż wtedy, 40 lat temu, bardzo silnie interesujących się historią Warszawy, ale również 20-latków bardzo wielu. I to widać w internecie, na tych stronach internetowych, blogach, ale ja to również czuję z rozmów, wyczułam to z rozmów z ludźmi. To jest naprawdę spory procent. To, że ci ludzie są w jakiś sposób niezorganizowani w Warszawie, ich nie widać jako odrębnej grupy, to jest inne zagadnienie. Oni są rozproszeni, ale to jest dosyć duże środowisko i można powiedzieć, że fascynacja historią Warszawy, jakby chęć ratowania, no jest duża i to się czuje. Ja obojętności nie czuję, wręcz przeciwnie. To może jako Radio Warszawy trochę się tym zajmiemy. Mówimy teraz o tym kampanii Patryka Jakiego. Czy cokolwiek możemy wnioskować z tej, to tak może nie za bardzo dynamicznej, ale jak widać skutecznej kampanii pana Trzaskowskiego na temat tego, jakim on będzie prezydentem Warszawy? To znaczy, ja myślę, że trzeba, to jest, można powiedzieć tak, że jeżeli coś nam się nie podobało w Warszawie Hanny Krągiewicz-Walc, no to plus chyba jedyny tej sytuacji jest taki, że mamy ją rozpoznaną. To znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli nie pojawią się okoliczności, o których nie można spekulować, bo nigdy nie wiemy, jakie one będą, jeżeli się pojawią, i ta polityka nie ulegnie zmianie, to będziemy mieli te standardy utrzymane. Natomiast jakie wnioski? No, mnie się wydaje, że tutaj to było też uleganie w wielu przypadkach mediów nie można nie doceniać i wpływu na elektorat. To straszenie PiS-em oczywiście dało swoje rezultaty tutaj w tym przypadku. Natomiast trzeba było stworzyć przeciwwagę, cały czas wracam do tego samego w przypadku Patryka Jakiego, to znaczy trzeba było uspokoić elektorat zapatrzony w przeszłość po to, żeby budować przyszłość. Przepraszam za taki slogan, ale to odzwierciedla całkowicie koncepcję, bo zwracanie się ku zabytkom przeszłości to nie jest eskapizm, ja to cały czas podkreślam, to nie jest ucieczka w przeszłość, tylko odwrotnie. To jest budowanie dobrej przyszłości dla nas, opartej na doświadczeniach i wiedzy historycznej. Więc jeśli ktoś się zwraca ku przeszłości, to jest to nie tylko sentyment i nostalgia, ale czysty pragmatyzm, taki dobrze pojmowany. Ten elektorat należało uspokoić i pozyskać. Ludzie się, podejrzewam, bali, że w momencie, kiedy Patryk Jaki zostanie prezydentem, to gdzieś te wszystkie sprawy związane z tożsamością, ratowaniem zabytków umkną i będziemy mieli w zasadzie tylko metro, trasy, a gdzieś to wszystko będzie leżało odłogiem, to czego ludzie oczekiwali. Tego się, myślę, obawiano i dlatego to spowodowało pewne zamieszanie. Nie było twardych, jednoznacznych deklaracji, o tak bym powiedział. Podsumowanie kampanii wyborczej w Warszawie, pan Janusz Sujecki, a jak pan myśli, że ten Pałac Saski to jednak ktoś nam odbuduje, czy na razie nie? Pałac Saski jest całkowicie realny, jeśli chodzi o odbudowę, tylko że będzie to, podejrzewam, opcja siłowa, ale do przeprowadzenia. Przypomnę, że Stowarzyszenie Saski 2018 przygotowało projekt ustawy, dzięki której, a PiS jest w stanie tę ustawę uchwalić jednym ruchem, wywłaszczeniu terenów
na odbudowę Pałacu Saskiego, które znajdują się obecnie na terenie Ogrodu Saskiego, na cel inwestycji publicznej. Jeżeli taka inicjatywa będzie i taka uchwała będzie, to oczywiście, że niezależnie od tego, czy będzie się to podobało ekipie pana Trzaskowskiego, czy nie, i nowolewicowcom, to ten pałac bez żadnych problemów można będzie odbudować na terenie, który po prostu już nie będzie należał do miasta. Cóż, będziemy obserwować, co się będzie działo w Warszawie. To możemy w Radiu Wnet obiecać. A teraz może taka sobie piosenka, no, o tej naszej Warszawie. Radio Wnet, www.wnet.fm